Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku. Tak jak Wam obiecałam, postaram się, żeby było więcej filmików, tak więc nowy rok, zaczynamy opowieściami harcerskimi, które będą dosyć nietypowe. Postanowiłam też, że w tym roku będę kręciła częściej w mundurze, ale jako, że dzisiaj mam to i to, postanowiłam, że jednak nie będę się zmywać ze względu na to, że chcę się ubrać w mundur, tylko po prostu nagram bez munduru, ale wszystkie kolejne harcerskie opowieści będą już w mundurze. Ewentualnie w mundurze polowym, czyli w ZHRC. Bo dla tych wszystkich, którzy przybyli przed nowym rokiem i już po nowym roku, po pierwsze chciałabym Was bardzo serdecznie przywitać, powoli zbliżamy się do 2000 subskrypcji, a zarazem chciałabym też powiedzieć Wam, że witajcie wszyscy nowi, zapraszam Was bardzo serdecznie do rodziny harcersko-skautowej, tutaj są wszyscy mile widziani, ja jestem Lykosia i jestem z ZHR-u, ale nie musisz być z ZHR-u, żeby to oglądać, tutaj mile widziani są wszyscy. I tak, poza tym jakbyście się zastanawiali, co to jest... To chyba była nagła potrzeba zmiany wyglądu. W sumie nie wiem, co to miało być. W mojej głowie wyglądało to inaczej, dużo lepiej. Dzisiejsze harcerskie opowieści prawdopodobnie będą dość krótkie, ze względu na to, że chciałabym tylko szybko coś opowiedzieć. Tak jak po tytule widzicie, będzie to odcinek, w którym gram i... Co? Właśnie chciałam powiedzieć, że gram i śpiewam na ukulele, ale to na odwrót, śpiewam i gram na ukulele, ponieważ tak jak część z Was może wiedzieć, ja mam jakieś takie powołanie duszy artysty i lubię różne rzeczy tworzyć. I poza tym, że maluję obrazy, śpiewam, lepię w glinie i tak dalej, to piszę piosenki. To jest ukulele mojej siostry, bo moje ukulele troszkę jest w opłakanym stanie. Rozstawię sobie jeszcze coś takiego. To się nazywa pulpit. I mam przy sobie coś takiego. Tutaj jeszcze widać resztki napisu śpiewnik. Jak się przyjrzycie, jest super. Co to jest? U mnie w drużynie jest ogromny zwyczaj zakładania własnych śpiewników. I... No nie, nie umiem. O, jest. Jest ogromny zwyczaj zakładania własnych śpiewników i poza tym, że kupujemy ogniki i tak dalej, chyba ogniki są takie najbardziej popularne, i poza tym, że mamy własny śpiewnik szczepu, to znam całe multum ludzi, którzy prowadzą własne śpiewniki. I to czy z piosenkami harcerskimi, czy bardziej pop. Ja mam... ojej... Dwa śpiewniki, tak mi się wydaje. To jest harcersko... religijny. Jakby macie z tej strony rozpiskę piosenek harcerskich i tutaj też. A tu z drugiej strony macie religijne. I to jest tylko i wyłącznie dlatego, że ja zazwyczaj odpowiadam za oprawę mszy świętych na obozach. I po prostu fajnie, jak mamy coś śpiewać na mszy i to nie jest tylko Panie zmiłuj, tylko coś innego jeszcze. Tak. Tak więc napisałam własny utwór. On już na YouTubie jest, taki Wam powiem fun fact. Nazywa się Wspomnienie Ciepłych Dni i to już jest na YouTubie, na moim innym kanale. Jeżeli chcecie odsłuchać to w wersji, nie wiem czy oficjalnej, ale na pewno tamta wersja ma teledysk, to jakby wyskoczy Wam w zakładkach o tu w tym momencie. Napisałam tą piosenkę, jak miałam 15 lat jeszcze. I to była piosenka w sumie, którą napisałam myśląc o dziewczynkach z mojego zastępu. To było zanim jeszcze oddałam zastęp, bo to był grudzień 2016. I pamiętam tylko, że byłam jeszcze wtedy zastępową z jakże zaiste cudownych chabrów. I muszę Wam przyznać, że strasznie fajne dziewczyny miałam w zastępie, naprawdę cudowne. Żałuję, że moja historia z zastępem potoczyła się jak się potoczyła i nie mam zamiaru Wam, moi drodzy, opowiadać, co się stało z moim zastępem. Kto wie, ten wie. Wiem, że prawdopodobnie moje chabry mnie oglądają, więc chabry musicie wiedzieć, że ja Was nadal kocham. Może czasami tego nie widać, bo ja nie okazuję, że ja kogoś kocham. Ale naprawdę byłyście moim inspo do tej piosenki. Mam nadzieję tylko, że nie będę ryczeć jak debil. I tak, napisałam to na ukulele, ale jak gra się to na gitarze, to gra się to z kapodastrem na pierwszym progu. Chciałam wygodnie usiąść. Naprawdę mam nadzieję, że nie będę płakać. Boże, będę się dziwnie czuła. Muszę się jakoś tak...
Dobra, może już nie będę płakać. O Boże, jak się stresuję. Halo, przecież wrzucam covery na kanał. Co jest ze mną nie tak? No stroję to najpierw może. Póki stroję ukulele, przyszedł mój brat, który będzie mnie pilnował. Ale masz fajne włosy! Lol. No jakieś. Przyszedł mój brat, który będzie mnie pilnował, żebym nie płakała. Śpiewając to. Tak. Nie będę płakać. Mam nadzieję. Ogólnie musicie jeszcze wiedzieć, że mój brat ma swój kanał. Tak. Nazywa się Johnny Vlog. I co na niego wpadło? Zestaw Krasi Popping Cooking. Zapraszam was do oglądania. Jeszcze nie wiem, kiedy będzie następny filmik, ale z moją siostrą na pewno coś wymyślimy. Tak, na razie pomagam mu to prowadzić. Jak ogarnie, jak się prowadzi kanały, to będzie prowadził go zupełnie sam. Tak. Boże, te włosy to dramat. Na pewno znajdziecie link do mojego kanału w opisie. Tak, będzie w opisie i tutaj pojawia się druga zakładka, która będzie z tym filmem. O, proszę. Piosenki znajdziecie w opisie razem z chwytami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pisałam to będąc jeszcze dzieciakiem w sumie, tak? Bo no nie miałam 16 lat, jako 15-latka to pisałam. Mam nadzieję, że to będzie wystarczający akt miłości dla moich dziewczyn z zastępu. Dziewczyn, które miały okazję kiedyś być w moim zastępie. Oj. Ja mam jeszcze jedną informację dla was. Niedługo na moim kanale pojawi się w zakładkach community, czyli tam społeczność chyba, pojawi się ankieta.
Ankieta będzie dotyczyła kolejnych harcerskich opowieści, przepraszam, nie harcerskich opowieści, tylko EKZ-ów, czyli o robieniu zbiórek. I jak możecie się domyślić, ta ankieta będzie dotyczyła zbiórek. Miałabym prośbę, weźcie w niej udział aktywnie. Ta sama ankieta pojawi się na Instagramie, tylko w troszkę innej postaci. Chciałabym, żebyście wzięli w niej udział, ponieważ to, jak dobrze zrobię ten kolejny EKZ, będzie zależał tylko od Was i od tego, ile osób pomoże mi tworzyć ten odcinek. Na razie chciałabym Wam powiedzieć, że życzę Wam wszystkiego szczęśliwego w nowym roku. Rozwijajcie się, zwłaszcza harcersko. Możecie mi pisać, co osiągnęliście w zeszłym roku, jakie tam funkcje, stopnie pozdobywaliście itd., itd. A ja na razie Was żegnam. Cieszę się, że jest Was prawie 2000, słuchajcie. A na razie trzymajcie się w uśmiechu. Pamiętajcie, że najpiękniejsza służba to jest ta służba codzienna, służba uśmiechem. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Czuwajcie.